Dziś jesteśmy, panie dyrektorze, na konferencji na temat ekologii. Odbywa się to na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przysłuchuję się tym rozmowom, uczestnikom. I tak mam wrażenie, że trochę nam człowiek ucieka w tym wszystkim. Niech mi pan powie, jakie te działania powinny być? Czy one takie, wie pan, bez patrzenia się na człowieka, wymuszające coś tam, czy one powinny być w powiązaniu właśnie z patrzeniem na tego, na tą istotę ludzką, a również na inne istoty, które koło nas żyją, i te wszystkie rozwiązania, żeby prowadzone były właśnie z takiej perspektywy. Co pan o tym sądzi? Więc może zacznę od tego, że papież Franciszek w swojej encyklice Laudato Si jakby zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Na sferę duchową. Sferę duchową, która tak naprawdę nie jest jakby moją mocną stroną, ponieważ tym zajmują się nauczyciele wiary, czyli księża. I zwrócił uwagę również na tą sferę taką edukacyjną, edukacji ekologicznej. A tutaj ta dziedzina już mi jest stosunkowo bliska, ponieważ lasy i leśnicy starają się edukować społeczeństwo. Edukować poprzez wycieczki do lasu, wycieczki edukacyjne po szlakach edukacyjnych, poprzez wizytę czy zapraszanie osób, dzieci, młodzież do pewnych obiektów edukacyjnych, gdzie staramy się pokazać, jak tak naprawdę powinno wyglądać wyedukowany, ekologiczny młody człowiek. W którym kierunku powinniśmy iść. Pokazujemy, jak wygląda przyroda polskiej ziemi. Pokazujemy, że działania, które są robione, realizowane przez lasy, przez leśników, są działaniami jakby zawierającymi się w idei zrównoważonego rozwoju. Gdyż zgodnie z ustawą o lasach prowadzimy wielofunkcyjną, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Co to znaczy? To znaczy, że stoimy na takich trzech filarach, trzech funkcjach, jakie realizujemy. Funkcji społecznej, czyli funkcji takiego udostępniania społeczeństwu lasu. Funkcji ekonomicznej, jako dostarczyciela surowca drzewnego, użytków ubocznych lasu, czyli grzybów, jagód. Oraz funkcji ekologicznej, czyli tej takiej przyrodniczej, ochroniarskiej, gdzie lasy państwowe są rezerwuarem wielu obiektów chronionych różnymi formami ochrony przyrody, czy to rezerwatów, czy to obszarów Natura 2000, czy to ochrony indywidualnej, ochrony gatunkowej, pomników przyrody. I tym sposobem staramy się właśnie jakby pokazywać tą drugą część, o której mówił właśnie papież Franciszek w swojej encyklice.